Cześć. Ja jestem Patryk, to jest kanał Buty Nie Grają. A dla tych, którzy trafili tu tylko ze względu na konkurs, który będzie zaraz po temacie odcinka, powiem pokrótce, czym się zajmujemy. Robię tutaj recenzję butów. Zajmuję się też tutaj komentowaniem meczów, w których gramy z chłopakami, czy szeroko pojętym lifestyle'em i koszykówką. Głównie koszykówką, ponieważ jest to moja kozacka pasja. Uwielbiam to robić, uwielbiam o tym rozmawiać, uwielbiam w to grać, uwielbiam wszystko, co z tym związane. A buty to moja pasja. Kocham buty i bardzo sprawia mi radość, jeśli mogę komuś pomóc dobrać odpowiednie buty dla niego. A teraz przejdźmy do tematu odcinka, którym będzie top 5 moich ulubionych butów. Wybierając te top 5, miałem na myśli tylko buty do gry, do kosza, wyłącznie. I jeśli chodzi o ulubione, jestem bardzo specyficzny. Jeśli oglądacie tutaj już dłuższy czas mój kanał, no to wiecie o tym. Dla mnie coś musi mówić Patryk, coś musi być kreatywne, coś nowego, pięknego. Niekoniecznie musi to być to, co jest najbardziej hype'owe czy najdroższe. W topce moich butów nie znajdziecie moich najdroższych butów, bo to tak nie działa. Znajdziecie tutaj te, które zdecydowanie najbardziej trafiają do mojego serduszka. Będzie to top 5. Zaczynamy od numeru 5, a numerem 5 są Nike Adapt BB 2.0. Osobiście nigdy wcześniej nie miałem butów samowiążących się. Jakoś nie udało mi się dorwać magów. Nie miałem też adaptów BB 1, co uważam za tych osób, od których słyszałem, które mają wersję 1.0 i 2.0, to jest zdecydowanie lepsza wersja do gry. Jestem bardzo zaskoczony tym, jak fajnie się w nich gra, że nie, wiecie, nie uwierają, nie są jakieś mega, no wiadomo, są troszkę cięższe przez ten mechanizm, ale są naprawdę fajnymi butami do kosza i tym jestem mega zaskoczony. Dla mnie to jest bardzo ciekawa rzecz i naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem, co Nike z tym zrobiła. Czekam na wersję 3.0. Jeszcze czekam teraz na 11, ale 2000 zł to jest jakaś abstrakcyjna cena za buty. Myślę, że nawet dorwać je będzie ciężko, ponieważ będą wychodzić 11 adapt. Numer 4. Numer 4 to LeBron 18 LA by Net. Wiem, że na kanale jeszcze ich nie było. Będą w tym tygodniu. Ja już od jakiegoś czasu je sobie ogrywam. Uważam je za buty świetne. Jedyny mankament to język, ale wizualnie kozak. Amortyzacyjnie kocham je, po prostu je kocham. I ta kolorystyka, no, ona jest taka, jak wchodzisz na boisko, w szczególności ludzie, którzy mnie znają, czy to jak gram gdzieś w Łodzi, w Zgierzu, w Kutnie, czy gdziekolwiek, tak, jestem z województwa łódzkiego, które bardzo lubię, to te buty zdecydowanie z daleka wołają, że Patryk przyszedł. Bardzo specyficzne. I dla mnie przepiękne buty. Przepiękne, uwielbiam je. Na miejscu trzecim Kyrie 5 SpongeBob. Jak wiecie, mamy już Kyrie 7, ale dla mnie, w moim sercu, to cały czas najfajniejsze Kyrie, jakie mam. Model sprzed 2 lat, ja go uwielbiam. Dla mnie jest prześliczny. Niekoniecznie najwygodniejszy, ale ja te buty ubóstwiam. Mam jeszcze tą wersję Patrick, tą różową, ale uważam, że ta SpongeBob jest prawdziwym kotem. Jeśli sam but miałbym ocenić, to no, nie jest nawet tak wygodny jak Adapty BB dla mnie. Co można chwalić? Na pewno trakcję. Trakcja jest tutaj mega dobra. Jeśli chodzi o sam o użytkowanie, w szczególności dla mnie, gdzie ja mam problemy z wieloma rzeczami w swoim ciele, to niekoniecznie dobry wybór. Następne miejsce, czyli miejsce drugie, to Jordan 35. I wiem, że może sporo osób tym zaskoczę, ponieważ nie znosiłem poprzednich Jordanów 34. Były dla mnie straszne, uważałem je za jakieś potworki i Szymon mnie zawsze za to hejtował, ale Jordany 35 ja ubóstwiam. Są mega wygodne, mają fajną trakcję, chociaż to trakcja, niektórzy mówią, że dla nich jest nieodpowiednia. Dla mnie jest gicior, ja nie jestem za szybki, nie jestem za zwinny. Jeśli nie wierzycie, wbijcie nam kanał i obejrzyjcie nasze mecze, które są okraszone nutką zacnego komentarzu w moim wykonaniu. One same mają dla mnie odpowiednią trakcję, ale może dlatego, że jestem ulańcem. Chociaż takim schudłem. No myślę, że
but naprawdę kozacki. Łączy taki oldschoolowy look z takim kompletnie nowym. No dla mnie coś pięknego. Do tej pory poza tymi nie widziałem jeszcze innych. Nie, no tylko te Center of Gravity są fajne. Inne raczej mi nie siedzą. O, przepraszam. Te z fragmentem, one były kozackie. Miejsce numer jeden. Tych butów też jeszcze nie widzieliście na kanale, ale będą. Są to Kobe 5 Protro Bruce Lee. Zdecydowane miejsce numer jeden. No, ja jak te buty zobaczyłem, że będzie reedycja w tym roku, to ja byłem pewien, że to będzie dla mnie kot, but dla mnie tego roku. Ja go uwielbiam. Dla mnie jest prześliczny, jest tak piękny, skubany, taka prosta bryła. Oczywiście moja narzeczona powiedziała, że to nic wybitnego, wygląda jak każdy mój but. Ja się po prostu nie znam, ale to, co tu jest, to no dla mnie jest kocurem, kompletnym kocurem. Mi się mega podoba. Jak widzicie, jeśli chodzi o to, jakie buty lubię, dla mnie nie ma tutaj żadnej konsekwencji. Wysokie, niskie, samowiążące się, ciężkie, lekkie. But ma pasować tobie. Pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak buty dla rzucającego obrońcy, czy buty dla słabego, czy silnego, skrzydłowego, czy dla centra. W szczególności dla centra, jak masz 12 lat, masz metr, powiedzmy, nie wiem, 80 i może urośniesz, może nie urośniesz. A jesteś centrem, bo w twojej okolicy nie ma nikogo wyższego i twój trener, który nie wie, że w koszykówce powoli pozycje wymierają, stawia cię, bo musisz być piątką i tylko grać spod kosza. I nie rzucaj w przypadek za trzy, bo nie będziesz grał. No, to nie tak wygląda. No. Buty dopasowujemy do stopy, dopasowujemy do twojego stylu gry, dopasowujemy do twoich warunków fizycznych, tego, czy masz płasko stopie, wysokie podbicie. To wszystko jest wiele zmiennych, które dopasowane razem pomogą ci znaleźć lepszy but niż to, że ktoś ci powie na jakiejś głupiej recenzji, że to są buty dla rozgrywającego i ty je weźmiesz. No, a jeśli już jesteśmy przy dobieraniu butów, to przejdźmy do creme de la creme dzisiejszego odcinka, czyli... Wbiłem 1000 subskrypcji na kanale, trochę mi to zajęło, no mniej więcej półtorej roku, bardziej mniej, bo rok i 4 miesiące. Ale jestem bardzo wdzięczny za wszystkich, którzy są tutaj dość długo na kanale. Ja, jak wiecie, robię to kompletnie bardzo z pasji. Jestem mega upartą osobą, ja naprawdę koszykówkę uwielbiam. A teraz, dla tych wszystkich, którzy tutaj są i którzy oglądają moje odcinki, mamy konkurs. W konkursie będzie kilka nagród. Będzie dla 5 osób nagrody. Miejsca tam 1, 2, 3, 4, 5. Nagrody będziemy losować tak jak na konkursie ostatnim na kanale, czyli wszystkich, którzy wezmą udział, wpisujemy w Decision Roulette i tam losujemy. Każda osoba ma jeden los, ale może mieć ich więcej, do tego przejdziemy zaraz. Żeby wziąć udział w konkursie, musisz zasubskrybować ten kanał, polubić ten film, skomentować ten film, ale najbardziej kreatywny komentarz mówiący o moich butach. Pamiętajcie, kreatywny dostanie dodatkowy los w konkursie, więc będzie dwa razy wpisany do Decision Roulette. No, pozdrawiam Weronikę Janecką, która tak zrobiła i na ostatnim konkursie wygrała buty. No. Dostaje dodatkowy los. I trzeba jeszcze, żeby wziąć udział w konkursie, poza skomentowaniem, subskrybowaniem i lajkowaniem, udostępnić ten odcinek w swoich jakichś social media, wystarczy jedne, czy to Facebook, czy to Instagram, czy cokolwiek. Wysyłacie mi to w potwierdzeniu na DM-ie na Insta, czy na Facebooku w wiadomości prywatnej, po prostu, żeby było potwierdzone. Oczywiście na Facebooku post publiczny, żeby nie było przypału. I tak, jak już jesteśmy przy zdobywaniu dodatkowych punktów, to dodatkowe losy, punkty w losowaniu można zdobyć. 1. Komentarz. 2. Osoba, która najaktywniej będzie rozrzucać ten film wszędzie, też zdobywa dodatkowy los. Jest jeszcze jedna opcja na zdobycie dodatkowego losu. Już w sobotę robiłem mały quizik na Instagramie, w którym było pytanie i kto pierwszy poprawnie odpowie, zdobywa dodatkowy punkt. I taki sam quiz będzie na Instagramie przez najbliższy okres, czyli czas rozstrzygnięcia i brania udziału w konkursie za 2 tygodnie, będzie skupa czasu, za 2 tygodnie w niedzielę
wylosuję osobę, a w poniedziałek, czyli równiutko 2 tygodnie, wleci odcinek z moim losowaniem. Będzie to nagrywane, żeby było wszystko uczciwie, z moim losowaniem oraz z osobami, które wygrały. I wtedy będziemy jeszcze kontaktować bezpośrednio, żeby dostarczyć nagrody i tak dalej. Pierwszą nagrodą główną będą oczywiście buty. Buty dobieramy, dopasowujemy do Ciebie. Czy jesteś niski, wysoki, gruby, szczupły, czy grasz w kosza, czy niekoniecznie, bo wtedy na przykład powiedzmy, ćwiczysz tylko na siłowni, dobierzemy Ci coś do ćwiczeń na siłowni. Chcę, żeby prezent ode mnie, czy nagroda, była dopasowana do użytkownika. Naprawdę, chcę, żeby to miało ręce i nogi, bo ostatnio zrobiliśmy konkurs, w którym do zgarnięcia były PG4, jednak zwycięzczyni okazało się, że te buty już ma, więc kupiliśmy jej friki jedynki. No. Tutaj dopasujemy buty kompletnie do zawodnika. Jak będziesz mega ulanym grubaskiem, który ledwo biega, prawdopodobnie będziemy musieli kupić Ci LeBrony. No, jeśli jesteś szybkim, rozgrywającym, kupimy Ci co innego. Dobierzemy do Ciebie buty. To jest pierwsza nagroda. Oczywiście, poza nagrodami głównymi, o których mówię, jest też kupa dodatkowych nagród, które będą słodką tajemnicą. I myślę, że tych dodatkowych nagród jest dużo więcej i wartością też są bardzo fajne. I osoby, które będą brały udział, naprawdę się nie zawiodą. 5 osób wygrywa. Kolejnym tematem, który można wygrać, jest... Czy to obraz Michaela Jordana, czy to Kobiego, po prostu obrazy koszykarskie. Obrazy stworzone przez moją znajomą Joannę. Jeśli interesują Was takie obrazy i chcielibyście, czy to koszykarski, czy po prostu zwykły, jakiś inny obraz, piszcie do niej. Link do niej umieszczam w opisie. Na pewno się dogadacie. Dziewczyna robi świetne obrazy. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Dla mnie ten Kobe i ten Jordan to rzecz przepiękna. To już będzie nagroda za miejsce dalsze niż pierwsze. Do wygrania będzie również książka Kobe Showman. Sporo giftów od sklepu koszykarza, który pomaga mi oczywiście w konkursach i nie tylko w konkursach ogólnie. Bardzo polecam ten sklep. Dodatkowo będzie jeszcze do zgarnięcia piłeczka, do koszykówki i naprawdę, naprawdę kupa innych giftów. Jeśli chcecie, to bierzcie udział, zachęcajcie znajomych. Pamiętajcie, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. No i co mam powiedzieć? Powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!